Rodan to jedna z najpotężniejszych rzek Europy. Wypływa z Alp. To rzeka o dużym spadku, wartkim nurcie i znacznym przepływie wody. Jej dolina jest na ogół szeroka, o łagodnych zboczach. 800 kilometrów dalej, na południu, Rodan wpada do Morza Śródziemnego, tworząc olbrzymią deltę. W roku 2003 gwałtowna fala powodziowa zerwała tamy, odebrała życie wielu ludziom, tysiące pozbawiła dachu nad głową. Rzeka wdarła się w niedostępne, jak się zdawało, rejony. Katastrofa. Szok. Myślano, że jest raz na zawsze ujarzmiona, pod kontrolą. Nie do wiary, ale winę za tę klęskę ponosi po części samowolne i spontaniczne zagospodarowanie Doliny Rodanu, wykorzystanie rzeki do spełniania naszych ekonomicznych i energetycznych potrzeb. Za dużo grobli, zapór, betonu. Za dużo dróg i torów, które ujęły Rodan w karby, okalając go z bliska i ścieśniając w korycie, zamienionym w rynnę. Rzeka się dusi. Jej bieg jest zaburzony, krajobrazy wynaturzone, a bioróżnorodność zubożona. Wtedy ludzie postanawiają Rodan zrenaturyzować. Tylko jak przywrócić życie rzece? Zapoczątkowany ponad 10 lat temu plan ekologicznego odrodzenia Rodanu stanowi dziś przykład dla świata. Geografowie, hydrolodzy, biolodzy i chemicy. 90 uczonych z 12 instytucji czuwa nad rzeką, śledząc krok po kroku kolejne fazy odnowy. Przez okrągły rok towarzyszyliśmy specjalistom w terenie, w pracy nad rzeką bliższą naturze, bardziej dostępną i zróżnicowaną. Nad brzegami Rodanu wykluwa się nowa forma koabitacji ludzi i rzek. Rodan. Odrodzenie rzeki. Jest lato. Ekipa geografów wyrusza na obserwacje. Stawiamy sobie wiele pytań. Jesteśmy na etapie zastanawiania się, jak naprawić Rodan. Tego jeszcze nie było. Eksperymentujemy. Nie wiemy, co z tego wyjdzie. Uczymy się reakcji rzeki na nasze pomysły. Reperowanie rzeki. Czyżby w Rodanie się coś zepsuło? To rzeka ściśnięta niczym gorsetem, rozliczną infrastrukturą. W porównaniu z normalną rzeką tej wielkości i o takim impecie, a wypływa z Alp. Spodziewałbym się aktywnej rzeki, która bez przerwy odnawia swoje koryto, tworząc nowe odnogi. Tymczasem z powodu zabudowy doliny jej dynamika zanikła. Pragnąc ujarzmić Rodan, człowiek pozbawił go wigoru. Ogromne wyzwanie, jakim jest renaturyzacja, to próba naprawienia i ograniczenia szkód wyrządzonych przez trwający ponad 150 lat szał poskramiania tej niegdyś swobodnej i majestatycznej rzeki. Gdybyśmy chcieli się przekonać, jak kiedyś wyglądał Rodan, to jednym z ostatnich dopływów, gdzie zachowały się przykłady niegdysiejszej struktury koryta, jest rzeka Drome. W XVIII wieku była to prawdopodobnie rzeka szeroka na 2-3 kilometry. Niesamowite. Małe, płytkie, ale liczne strumienie pomiędzy wielkimi łachami zbudowanymi z piasku, żwirów i otoczaków.
Po takiej wodzie nie sposób było pływać statkiem. W roku 1840 państwo postanawia Rodan przystosować do żeglugi, sprowadzając go do kanału o jednym korycie. Rzekę o szerokości 2 kilometrów skurczono do 200 metrów. Na Rodan spada potop budowli podłużnych i poprzecznych. W latach 80. XIX wieku inżynier Girardot projektuje innowacyjny system ostróg regulacyjnych i tam podłużnych, które sprzyjają sedymentacji materiału rzecznego, prowadząc do koncentracji strumienia, a tym samym do zwiększenia napełnienia w korycie. Zastosowawszy groble podłużne, poprzeczne, ukośne, a nawet denne, otrzymujemy rzekę całkowicie wyłożoną kamiennymi blokami, które tworzą rodzaj rynnu. Począwszy od roku 1940, powyżej Zapór, przez niemal cały rok, osiąga się głębokość żeglowną 2-3 metrów. Pokażę Państwu mapy słynnego inżyniera Girardona. To on zaprojektował system regulacji rzeki Rodan. Na kilometrowym odcinku rzeki mamy około 10 rozmaitych budowli, ostróg regulacyjnych i grobli. Szukam ilustracji tego, jak system ostróg Girardona i tam podłużnych zmieniały bieg rzeki. Uczeni działają niczym restauratorzy zamku, studiujący stare plany budowli, którą chcą odnowić. Plany są wiekowe, ale techniki porównawcze nowoczesne. Na podstawie zdjęć satelitarnych skanuję dawne mapy, jak tę z roku 1907. Następnie z pomocą specjalnego programu nanoszę je na aktualne koryto Rodanu. Widać, że lustro wody stopniowo się zawężało. Tamy podłużne, opaski brzegowe, ostrogi regulacyjne. System Girardona okazał się niezwykle skuteczny. Ale w ferworze prac nie pomyślano, że brzegi rzeki mają dla niej podobne żywotne znaczenie jak strumień wody. Dziś uwaga uczonych skupia się na skraju rzeki, pograniczu wody i lądu. Znajdujemy się w rejonie Péage de Roussillon. To wspaniały odcinek Rodanu. Mamy tu rozległą równinę aluwialną. Zanim rzekę zabudowano, Rodan posiadał koryto wielonurtowe. W głębi widać rosnący nad rzeką las. Pośród drzew znajdują się liczne, odłączone od głównego nurtu starorzecza. 100 lat temu były to żywe, wartko płynące poboczne nurty. Ambicją i priorytetem odnowicieli Rodanu jest ponowne, wszędzie gdzie to możliwe, połączenie z korytem głównym i napełnienie wodą pobocznych odnóg płynących dawniej wzdłuż rzeki. Jesteśmy w górnej części odcinka rzeki płynącej równiną. Odnoga jest całkiem oddzielona poprzez zabudowę z końca XIX wieku. Widać teraz, w jaki sposób aktywna dawniej część rzeki została odłączona od głównego nurtu przez zabudowę hydrotechniczną. Rzeka to płynna siła, olbrzymia masa wody, która z impetem spływa ze zboczy i żłobi w dolinie rzecznej swój szlak.
Niewyobrażalna energia czyni z rzeki dynamiczny, żywy podmiot, będący w ruchu cały czas. Starorzecza są niczym płuca. Rzeka napełnia je i opróżnia w rytm wezbrań. Strumień wody z pomocą rumowiska wleczonego drąży nowe odnogi. Inne porzuca na powolne wysychanie. Przywrócić Rodanowi dopływy to pozwolić rzece odzyskać normalne życie. A także oddać należne miejsce przyrodzie, która skryła się przed wzrokiem człowieka. Renaturyzacja rzek ma na celu przywrócenie przestrzeni i siedlisk wszystkim mieszkańcom koryt i dopływów. Dzięki temu w równiny aluwialne wraca bioróżnorodność. Boczne odnogi Rodanu noszą we Francji osobną nazwę – Lon. Otwieranie starorzeczy zaczęło się w roku 1999. Od tej pory Rodan i jego zrenaturyzowane odnogi to jedno wielkie laboratorium pod chmurką. Roślinność zatopiona plus. Rukiew, czyli nasturcjum. Żwir 4, otoczaki 2. Rumosz drzewny plus. Zaczęliśmy pobierać stąd próbki, zanim odtworzono dopływ w latach 2003-2004. Tę część oczyszczono. Pogłębiono rozmaite wilgotne miejsca. Głębokość 42 cm. Zacienienie brak, nurtu brak. Wiosną odtworzone starorzecza przeżywają najazd badaczy, którzy rok po roku śledzą ich ewolucję. Woda, prędkość nurtu, roślinność, materiał denny, żwir, otoczaki, bezkręgowce i ryby. Wszystko jest zbierane, łowione, ważone, mierzone, liczone i badane. Uczonych interesują zarówno właściwości fizyczne środowiska, jak i gatunki, które wybrały je na swój dom. Zebraliśmy ogromne ilości larw jętek z przepięknymi, pierzastymi skrzylami wzdłuż odwłoka. Gatunek ten żyje zarówno w Rodanie, jak i w środowiskach podobnych, jak to, do których dostają się w czasie wezbrań. Organizmy te pełnią w przyrodzie rozmaite funkcje. Zebrane próbki dostarczają informacji o gatunkach, które powróciły bądź nie. Badacze pragną uchwycić i opisać liczbowo złożony i dynamiczny stan rzeki. I kto by uwierzył, że jeszcze kilka lat temu starorzecze Louisette było pozbawione życia? Każde udrożnione starorzecze to historia stopniowego odradzania się przyrody.
Przyświeca nam ambitny przyrodniczy cel. Pragniemy odtworzyć w środowisku zagospodarowanym przez człowieka taką mozaikę siedlisk, która odzwierciedlałaby różnorodność gatunków żyjących w środowisku naturalnym. Mierząc się przy tym z ograniczeniami, które z naturą nie mają nic wspólnego. Ponowne otwarcie Starorzecza. Potrzeba na to kilku tygodni ciężkich robót w błocie i wodzie. Całość robi wrażenie, ale i budzi mieszane uczucia. Materiał z lewego brzegu będzie nasączony wodą. Dajcie go na głazy. Co ciekawe, w renaturyzacji Rodanu bierze udział firma zarządzająca rzeką i produkująca energię. CNR, Krajowa Spółka Rodanu. CNR to firma prywatna. Zarządza niemal wszystkimi elektrowniami wodnymi na rzece. W zamian za pozwolenie wodnoprawne na energetyczne wykorzystanie Rodanu, przedsiębiorstwo nadzoruje i po części finansuje prace inżynierskie. Roboty ziemne odbywają się zimą, aby jak najmniej zakłócać wegetację roślin i życie zwierząt. Stoimy w miejscu dawnego dopływu Rodanu, liczącego sobie 150 lat. Renaturyzowany obszar liczy 150 metrów. Roboty ziemne polegają na wydobyciu 6200 metrów sześciennych materiału. Odtwarzamy środowisko wodne, wykopując kanał, jaki mogłaby wyżłobić siła rzeki. Mocno zabudowana i umocniona rzeka nie jest dziś bowiem w stanie samodzielnie usunąć tego materiału. Jak dotąd w czterech miejscach otwarto 25 starorzeczy. Trwają prace w Dolinie Rodanu i tu w Péage de Roussillon. W dolnym odcinku rzeki w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat około 30 odnóg znów wypełni się wodą. Jak dotąd żadna rzeka nie doczekała się renaturyzacji przeprowadzonej z podobnym rozmachem. Stanowisko robocze urządziliśmy w środku kanału Starorzecza. Nie pracujemy na brzegach, bo chcemy chronić okoliczną roślinność, a zwłaszcza rosnący na terenach zalewowych las. Odtwarzanie natury za pomocą koparki nie jest proste. Plan przyszłej trasy Starorzecza jest precyzyjny, dlatego ramię koparki jest prowadzone przez GPS. Ludzie odtwarzają zakola, mielizny, wygładzają brzegi, w nadziei, że efekt spodoba się roślinom i zwierzętom, które w przyszłości tu osiądą. Woda ta pochodzi z wód gruntowych. Wypływa ze żwirów znajdujących się w Dolinie Rzecznej. Zależy nam na poprawie wymiany między wodami gruntowymi a odtworzonym Starorzeczem. W efekcie polepszy to jakość środowiska wodnego i da chłodniejszą i czystszą wodę. Ta woda nie widziała światła słonecznego od 150 lat. Odsłonięte przez koparki otoczaki to kamienie ze starego koryta rzeki. Odtwarzanie Starorzecza jest jak podróż w czasie. Przy okazji dowiadujemy się, co stanowi największą przeszkodę w renaturyzacji rzeki. Jednym z głównych skutków działania budowli Girardona było wcięcie się rzeki w Dolinę Rzeczną. Poziom wody Rodanu obniżył się. Dno znalazło się o 2-3 metry niżej niż było dotąd. Peut se situer 2 mètres, 3 mètres plus bas qu'il ne l'était auparavant.
Zmuszona do płynięcia ścieśnionym korytem rzeka drąży je w głąb. Wcięcie się rzeki, efekt chęci uczynienia rzeki żeglowną, na dłuższą metę staje się głównym źródłem jej degradacji. Rzeka nie dostosowała się do nacisków człowieka od razu. Odbywało się to stopniowo, zwykle od górnego po dolny bieg przez dziesięciolecia. Niekiedy nawet mijało 100 lat, a proces ten nie dobiegł końca. Erozja wgłębna powoduje, że koryto rzeki niejako utrwala się. Uczeni mówią, wytwarza się warstwa obrukowania dna. Na głębokich odcinkach rzeki obrukowane części koryta nie nadają się do życia dla jakiejkolwiek wodnej fauny i flory. Uczeni przystąpili do sporządzania map stref, gdzie występuje obrukowanie dna. Co się dzieje w tajemniczym i niedostępnym miejscu, jakim jest dno koryta wielkiej rzeki? Jedyny sposób to pobranie próbek materiału dennego. Robimy rozpoznanie strumienia wody w tej części rzeki. Pobieramy próbki z najgłębszych miejsc rodanu, tworzących linię nurtu. Chodzi nam o jednorodne odcinki rzeki, które można porównać. Głębokość 6,4 metra? Naukowcy zanurzają w wodzie ciężką łapaczkę i wloką ją za łodzią na długości kilkudziesięciu metrów. Warstwa obrukowania tworzy zamulony osadami dywan. Przez namuły w naturalnych szczelinach pomiędzy ziarnami żwiru, kamieniami i skałami z dna koryta nie mogą się zagnieździć jaja ryb ani bezkręgowce. A to zakłóca funkcjonowanie fauny i flory rzek. Jeśli łapaczka okaże się prawie pusta, to znak, że dno jest mocno obrukowane. Na szczęście zdarzają się niespodzianki. Wydobyliśmy głazy pochodzące najpewniej z grobli bądź ostrogi regulacyjnej. Oprócz tego mamy i bardziej naturalne znaleziska. To rumowisko denne różnych rozmiarów. Czego tu nie ma? Szaleństwo. Większe i mniejsze kamienie to dowód, że występuje transport rumowiska, a koryto rzeki jest ruchome. Otoczaki, kamienie, żwiry są segregowane, ważone i kalibrowane. Próbki są fotografowane oraz oznaczane wraz z ich punktem poboru GPS-em. Wciąż daleko nam do rozstrzygnięcia, czy rzeka ma jeszcze system naturalny, czy już nie. Niemniej, pobrawszy liczne próbki zawierające tego rodzaju kamienie, możemy stwierdzić, że tak. Dno rzeki nie jest obrukowane i zastygłe. Rzeka się rusza. Wciąż ma siłę toczyć osady. Uśmiech Elzy Paro mówi wszystko o przeżyciach uczonych. Mnóstwo pracy, szczypta nadziei. Trzydzieści pięć. Trzydzieści cztery. Pod koniec lata kolej na ryby. Teraz to one są łowione i przetwarzane w kolumny cyfr. Są tam jeszcze? Mamy tu brzany, klenia, częstego tu gościa. Są i krewetki. I mała brzana.
Naukowcy łowią ryby przy użyciu prądu. Zanurzają w wodzie na parę sekund połączoną z agregatem elektrodę. Ta ogłusza ryby w promieniu 2 metrów. Wystarczy pozbierać. Barbo 750. Brzana 75 cm. Ablet 86. Uklejka 86 mm. Ponad 100 punktów połowowych w każdym rejonie rzeki poddanym renaturyzacji. Tysiące zidentyfikowanych, zmierzonych i policzonych ryb. Połowy służą sprawdzeniu, czy w obrębie gatunku wszystkie kategorie wiekowe są obecne w kanale bądź w odnogach. Jeśli tak, dzięki renaturyzacji dany gatunek ma siedliska potrzebne na wszystkie etapy życia. W tym punkcie mamy wiele gatunków. Proszę, leszcz. Gatunków typowych dla takiego jak ten spokojnego przepływu wody. Do tego dochodzą ryby z koryta głównego, które przypływają tu, gdy dorastają. Mamy tu swoiste laboratorium. Podczas procesu renaturyzacji rodanu dochodzi do poważnych i szybkich zmian natężenia i prędkości przepływu wody. I to w wielu miejscach. To jedyna okazja, abyśmy w drodze eksperymentów mogli przetestować, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy w danych populacjach. A także obserwowane przemiany skwantyfikować i antycypować na poczet przyszłych renaturyzacji. Et de les anticiper pour les restaurations futures. Les analyses que tu veux faire là, c'est de la caractérisation de population? Oui. Naukowcy regularnie się spotykają, by zestawić zebrane dane i ocenić postępy w realizacji projektu. Systematycznie zadają sobie pytanie, czy podjęte działania służą rzece. Co roku na renaturyzację wód wydaje się około 100 miliardów dolarów. Kiedy jednak próbujemy się dowiedzieć, czy działania były skuteczne, do czego się przydały, gdy chcemy skwantyfikować efekty, uczonym przychodzi to z trudem, z wielu powodów. Najważniejszym jest brak monitorowania, niedostateczny monitoring działań bądź trudności w porównaniu odnotowanych w różnych miejscach wyników. Renaturyzacja rodanu jest wyjątkowa i to w skali międzynarodowej, ponieważ przeprowadzaliśmy rozmaite operacje w ramach dobrze skonfigurowanego systemu. Badamy nie tylko rodan, lecz także zdolność nas, szeroko pojętych przyrodników, fizyków i biologów, do kwantyfikowania wybranych aspektów ewolucji ekosystemu. Uczeni mają swoje magiczne miejsce, ekosystem ideał. Dotarliśmy, a właściwie wślizgnęliśmy się do starorzecza Mortier. To szczególnie interesująca odnoga rodanu. Z całą pewnością jedna z najbardziej naturalnych w tym rejonie. To nasz punkt odniesienia, odcinek referencyjny. Badamy go według tego samego protokołu i z jednakową częstotliwością, co odnogi monitorowane w ramach projektu. To starorzecze wyjątkowo obfitujące w roślinność. Ciekawe, że w tym samym środowisku rośnie niezwykle rzadki w Europie gatunek Hottonia palustris, okrężnica bagienna.
To ta piękna zielona roślina. Jedyna szmaragdowa plama, jaka utrzymuje się tu zimą. I mamy tu także gatunek inwazyjny, jakim jest moczarka. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że na powierzchni kilku metrów kwadratowych przede mną żyje dziesiątka różnych gatunków roślin. Celem renaturyzacji jest osiągnięcie podobnego przepychu. Ale po to, by zwierzęta i rośliny w odrestaurowanych starożytach rozkwitły, nie wystarczy wykonać przekopy. Musi do nich powrócić i krążyć w wystarczającej ilości woda. Tymczasem, o dziwo, w Rodanie brakuje wody do zasilania nowych odnóg. A raczej wody rzeki mają inną robotę niż utrzymywanie przy życiu wodnych stworzeń i roślin. Produkują prąd. Nowa pułapka na drodze ku renaturyzacji. Na swoim francuskim odcinku 530 km Rodan dźwiga 19 budowli hydroelektrycznych. I znów, by zrozumieć ograniczone ramy, w jakich działają przyrodnicy, należy przywołać historię ujarzmiania rzeki. Po gorączce tysiąca rzuconych na Rodan budowli regulacyjnych przyszła kolejna zapory. Po I wojnie światowej przebił się nowy paradygmat. Przekonanie, że Rodan nie pracuje wystarczająco ciężko, że mógłby dawać krajowi więcej, można by jeszcze poprawić żeglowność, produkować maksymalnie dużo energii i wspomóc rolnictwo przez nawadnianie. Nowy paradygmat wywrócił dotychczasową koncepcję do góry nogami. Wprowadził stopnie wodne, zapory. Budowle hydroelektryczne na Rodanie są dość charakterystyczne. Rzekę przecina zapora. Woda kierowana jest do olbrzymiego, sztucznego kanału. Na jego końcu porusza turbiny i wytwarza prąd. Następnie wykorzystana woda wraca do rzeki i tak do następnej budowli. Pozostała oryginalna część rzeki to tak zwany Stary Rodan lub Rodan ominięty. Poza okresami wezbrań Stary Rodan ma do dyspozycji jedynie określoną ilość wody, zwaną przepływem nienaruszalnym. Znajdujemy się nad Starym Rodanem w Péage de Roussillon, poniżej zapory. Udaje mi się ustać na nogach, ponieważ przepływ odpowiada przepływowi nienaruszalnemu. Woda w tej naturalnej części Rodanu porusza się dziś z natężeniem 10 metrów sześciennych na sekundę. Normalnie wynosi ono 400-500 metrów sześciennych na sekundę. Większość przepływu trafia do elektrowni. Jeśli zsumować ominięte odcinki rzeki, zaznaczone na różowo, budowle hydrotechniczne wymuszają przekierowanie wód Rodanu na skumulowanej długości 180 km. Budowle te są zbudowane w ten sposób, aby maksymalna ilość wody trafiała do kanałów prowadzących do turbin, które produkują prąd. Niewielka ilość wody, jaką zostawiamy w Starym Rodanie, wynosi od 1 do 5% przepływów, które rzeka osiągała na początku. Oto rezultat łapczywego zapotrzebowania ludzi na energię. Rzeka, która na więcej niż 1/3 długości wegetuje z ilością od 1 do 5% swych wód. Co robić? Le
Plan renaturyzacji składa się z dwóch części. Pierwsza polega na ponownym wykopaniu kanału ubocznych. Część druga polega na podniesieniu poziomu przepływu nienaruszalnego w Starym Rodanie, celem osiągnięcia większych poziomów wody, a co za tym idzie, większych prędkości przepływu. Chcemy na nowo, na określonej liczbie ominiętych odcinków, uczynić z rzeczki rzekę. Dodanie wody do Starego Rodanu leży w kompetencjach Krajowej Spółki Rodanu, jako zarządcy zapór i producenta prądu. Mówimy o zasileniu wodą Starego Rodanu i przeznaczeniu do produkcji energii elektrycznej nieznacznie mniejszych ilości wody. Zwiększenie przepływów nienaruszalnych to dla nas ważna kwestia. To 500 tysięcy megawatów energii, która nie zostanie przez rzekę wytworzona. To tyle, ile jedna zapora na Rodanie, na przykład ta poniżej Lyonu, produkuje przez rok. Program renaturyzacji rzeki musi się liczyć z potrzebami energetyki. Zwiększenie przepływu nienaruszalnego stanowi przedmiot negocjacji. Przy każdej budowli z osobna, pomiędzy użytkownikiem, CNR, stroną rządową i Agence de l'eau, agencją wodną. Natężenie przepływu to zwykle kość niezgody. Na szczęście w sprawie Rodanu udało się dojść do porozumienia. W PH de Roussillon decyzja, którą podjęto, w całości uwzględniła zalecenia naukowców. Zwiększyliśmy wartość przepływu nienaruszalnego z 10 metrów sześciennych na sekundę zimą i 20 latem do 50 zimą i 125 metrów sześciennych na sekundę wiosną, co da znacznie wyższe poziomy wód i większe prędkości przepływu. Wkrótce nie będzie dało się tu ustać jak dziś. Ustalenia zajęły nam 4 lata. Roboty inżynieryjne, czasochłonne pertraktacje z politykami i energetykami, gigantyczne nakłady, pieczołowite doglądanie rzeki przez uczonych. I oto rezultat. Wędrówka po odrestaurowanym starorzeczu jest jak zwiedzanie raju. Lato w pełni. Hervé Piéguet i Vincent Wawrzyniak wybrali jeden z najgorętszych lipcowych dni, by pierwszy raz zbadać kamerą termiczną jeden z ominiętych odcinków rzeki. W PH de Roussillon rzeka omija koryto główne na długości 12 km. Dzisiejszy Rodan jest po wielokroć rozdzielony na kanał omijający koryto główne i słynny Stary Rodan. Tym ostatnim płynie znacznie mniej wody niż na początku. Słabe natężenie przepływu sprawia, że wody mają tendencję do nagrzewania się. Musimy się dowiedzieć, czy ocieplenie wody będzie postępować oraz jaki wywrze wpływ na środowisko wodne.
sur les communautés vivantes. W przyszłości będziemy wykorzystywać takie metody renaturyzacji, przy których przepływ w Starym Rodanie zostanie zwiększony. Spróbujemy opracować model wpływania na temperatury. Sprawdzimy, czy po zwiększeniu przepływu w Starym Rodanie ocieplenie wód się zmniejszy. W Plage de Roussillon, 3 km powyżej zapory, elektrownia jądrowa zrzuca do rzeki wody chłodzące reaktory. Okoliczne elektrownie jądrowe też mają tendencję do podnoszenia temperatury rzeki. Rozgrzane wody mieszają się z chłodnymi w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, co lokalnie daje znaczący efekt. Skumulowane wpływy przynoszą poważne ocieplenie, które oznacza zmiany w populacjach ryb. Uczonych interesuje zwłaszcza temperatura wody wewnątrz systemu Tam-Girardona, które z czasem stały się miejscami o bogatym życiu wodnym. Są tutaj. Jaką masz różnicę temperatur między korytem głównym a ostrogami po obu brzegach? W korycie głównym 25, pomiędzy ostrogami 27 stopni. Kurczę, wzrosła. Do 26. Część zastoiskowa jest połączona z korytem głównym. Pierwszy raz robiliśmy oblot Rodanu, wykonując obrazy termiczne. Byliśmy zaskoczeni. Sądziliśmy, że powstało więcej połączeń z korytem głównym, że wymiana jest lepsza. Oczekiwaliśmy, że obszary zastoiskowe pomiędzy ostrogami będą zasilane przez wody gruntowe, ale tak się nie stało. Obszary te są odłączone zarówno od rzeki, jak i od wód podziemnych. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy. Niektóre z działań restauracyjnych zakładają likwidację systemu tam. Ale istnieje też możliwość ponownego ich połączenia z korytem głównym. Być może powstałyby wówczas ciekawsze niż dzisiejsze środowiska wodne. Nie wzięliśmy pod uwagę temperatur. Nie domyślaliśmy się, że są aż tak wysokie. Panująca przez znaczną część lata temperatura rzędu 27 stopni szkodzi wielu gatunkom. Badania naukowe wykazały, że na przestrzeni 30 ostatnich lat temperatura rzeki zwiększyła się u ujścia latem o 2 stopnie. Wzrost temperatury to w 1/3 efekt chłodzenia elektrowni atomowych. Wzdłuż rzeki mamy 4 takie obiekty. Reszta jest pochodną zmian klimatu. Godzina 11. Nad Rodanem świeci wrześniowe słońce. Na tym odcinku rzeka jest bystra i szeroka. To najdłuższy kawałek bez kanału derywacyjnego, 35 km. Po środku odcinka elektrownia jądrowa. Woda z rzeki, pobierana powyżej elektrowni, chłodzi reaktory, po czym ogrzana wpływa poniżej. Uczeni śledzą od 30 lat ewolucję zarybienia wśród gatunków, którym przyszło żyć w tych niebywałych warunkach. Mamy tu główny zrzut wody o objętości 100 metrów sześciennych. Dalej znajduje się zrzut o objętości 10 metrów sześciennych. Kolejne są zlokalizowane w górze rzeki.
Dziś coś słabo działają, bo woda wcale nie jest ciepła. Zwykle wpływa stąd do Rodanu 100 metrów sześciennych wody o temperaturze wyższej o 80 stopni niż normalnie. W zależności od natężenia przepływu ogrzana masa wody spokojnie spływa w dół rzeki. Jej ciepło rozchodzi się stopniowo do czasu, aż całkiem się zmiesza z zimną wodą napływającą z góry. Nasza stacja połowowa leży w odległości 200-300 metrów w dół od zrzutu przy prawym brzegu. Dla ryb to miejsce podwójnego stresu. Ich żywot zakłóca nienormalna różnica temperatur po obu brzegach, a także szwajcarskie i francuskie zapory w górze rzeki, które spuszczają bądź gromadzą wodę w zależności od zapotrzebowania na prąd. Poziom wody od rana się obniżył. Mamy widoczną granicę. Dziś rano to drzewo było pod wodą, teraz się wynurzyło. Tym samym zabrakło kryjówek dla ryb. Ryby dorastają z trudem w zmienionym środowisku. Miejsca odpoczynku, żerowania i ochrony przed powietrznymi drapieżnikami, jakimi są brzegi, stały się albo niegościnne z powodu temperatur, albo niedostępne, gdy woda opadnie. Sum 47 cm. 464. Zauważyliśmy, że poniżej bezpośredniego zrzutu w ogrzanej wodzie jest bardzo mało ryb. Ale już 6-7 km poniżej głównego zrzutu elektrowni notujemy sporą biomasę i dużo ryb. To piekielnica. Łatwo ją rozpoznać, ma wzdłuż tułowia podwójną linię. Okazuje się, że pomimo niewielkich rozmiarów, to obecnie w tym miejscu gatunek numer jeden, jeśli chodzi o obfitość występowania i biomasę. W tej lokalizacji notujemy podwójny efekt ocieplenia wody przez elektrownię i zmianę klimatu. Do tego dochodzą różnice natężenia przepływu. To trzy potężne determinizmy. Potrzebujemy długofalowych danych i informacji o zachowaniach ryb. Chcemy się dowiedzieć, jak reagują na te trzy czynniki razem wzięte. Jak ograniczyć presję wywieraną przez człowieka na żywych mieszkańców rzek? Czy elektrownie jądrowe rozważą zmniejszenie ilości pobieranej i ogrzewanej wody, powściągną działalność? Rzeka tak wiele produkuje, tworzy z pomocą urządzeń, tyle wartości dodanych, że przez długi czas zapominano o środowiskowych stratach wartości, a te wywierają na społeczeństwo określony wpływ. Zrównoważony rozwój polega na myśleniu na 2-3 stulecia do przodu. Co nam zostanie? Należy planować także pod tym kątem. Rozpoczęty przed kilkunastoma laty program renaturyzacji okazał się sukcesem. Monitoring naukowy wykazał, że w znacznej części zrenaturyzowanych odcinków rzeki Starorzeczy powróciły gatunki ryb, zwłaszcza te preferujące wartki nóg, na które liczyliśmy. Kiedy tam popłyniecie, będziecie oczarowani bioróżnorodnością zrenaturyzowanych Starorzeczy. Udało się przywrócić rzeczne pejzaże sprzed lat, pośród których aż ma się chęć wędrować. On
Nie zapominajmy, że odzyskane starorzecza z orszakiem ich mieszkańców to dopiero początek renaturyzacji. Sen o zrównoważonej rzece to wciąż melodia przyszłości. Rodan jest nadmiernie eksploatowany, a jego losy niepewne. Jak znaleźć równowagę pomiędzy ślimakiem a reaktorem jądrowym czy zaporą? Renaturyzacja to sprawa woli politycznej, ale także naszej zdolności do podjęcia wyzwania, jakim jest wyważenie naszych potrzeb w zakresie przyrody, piękna i energii. Le Rhône futur. Rodan przyszłości to rzeka po części naszkicowana przez społeczeństwo, gdzie przyroda też będzie obecna. Gdyż, jak wiadomo, oddaje ona ludziom wielkie przysługi. W obszarze bezpieczeństwa publicznego, zasobów wody i ryb, ale także dobrego samopoczucia, a zwłaszcza ta ostatnia wartość jest niezwykle droga wszystkim mieszkańcom Ziemi. Renaturyzacja trwa i postępuje. Tytułem eksperymentu CNR zaczyna obniżać rzędne umocnień wzdłuż Rodanu i usuwać system budowli Girardona. Ludzie zabierają z powrotem kamienie, które sami niegdyś wtoczyli, by ujarzmić rzekę. Rodan staje się przykładem definiowanej na nowo relacji człowieka i rzeki. Zdarzają się chwile bezsilności, porażki, ale są i sukcesy. Rzeka się odradza, kształtuje na nowo. Czas rzeczny płynie inaczej niż ludzki. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Krystyna Kocerba. Konsultacja doktor habilitowany inżynier Leszek Książek. Czytał Paweł Straszewski.